Czy ty byłeś tak dojrzały w wieku 15 lat, że postanowiłeś pisać takie piosenki? Mnóstwo czasu, mnóstwo pracy. Zacząłem pisać w wieku 15 lat. Wiele razy poszukiwałem siebie i ciężko mi mówić o emocjach i wolę po prostu napisać piosenkę. Pisząc ten pierwszy kawałek, czyli Koniec, w ogóle nie przewidywałem tego, że za 5 lat wydam album, na którym pojawi się ten utwór Koniec. To były moje początki. Ja zaczynałem jako chłopak przy pianinie w moim rodzinnym domu. Tam powstała pierwsza kompozycja. Jeżeli interesuje Cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Prosto ze swojej okładki, z najnowszej, właśnie debiutanckiej płyty, Ignacy przyszedł dzisiaj do mnie i oto jest. Ignacy. Jeszcze ciepła płyta. Jeszcze ciepła, gorąca, świeżo odpakowana. Tak. No, pachnąca. No jak się czujesz? Wspaniałe uczucie, wspaniałe. Bo rzeczywiście mnóstwo czasu, mnóstwo pracy. Zacząłem pisać w wieku 15 lat, to są 20 lat, dlatego trochę mi to zajęło. Jedna czwarta życia, tak naprawdę, jak podliczę to. Więc dużo doświadczeń, dużo emocji, wszystko przykute w te 11 piosenek tak. Na albumie. Po upływie 5 lat jesteś w stanie jeszcze słuchać tych piosenek? No to rzeczywiście one powstawały też w różnych odstępach czasowych. Tak, lubię też tak sobie otwierać, zamykać. One powstawały w różnych odstępach czasowych i pierwszy numer, Koniec, powstał w wieku 15 lat. Większość, muszę przyznać, że powstała w późniejszym okresie. Niektóre powstawały wręcz kilka miesięcy przed premierą. Dlatego jest to na pewno album zróżnicowany pod tym względem, bo wiele razy poszukiwałem siebie i też podobały mi się różne gatunki, style. Dlatego jest to taka na pewno droga i wędrówka właśnie przez ten tytułowy Central Park do odnalezienia tego właśnie siebie, Ignacego. A ten Ignacy sprzed 5 lat, sprzed 4 lat jest jeszcze dzisiaj w tobie? Oczywiście, że tak. I dlatego postanowiłem też umieścić pierwszy numer, dlatego tak zależało mi na tym, żeby ten pierwszy numer, który kiedykolwiek przyszło mi napisać, żeby znalazł się na tej płycie, bo uważam, że jest on przełomowy i dzięki niemu powstała cała reszta. Czyli Ignacy zaczął się od końca? Tak. No tak, no bo koniec. Mam nadzieję, że nie skończy na początku. Nie, to jest niemożliwe. Ale powiedz mi właśnie, bo powiedziałeś, że miałeś 15 lat, jak napisałeś swój pierwszy utwór. Jakby na tym albumie i w twoich utworach jest bardzo dużo takich miłostek, takich rozterek miłosnych. No i właśnie, jak ja sobie tak się cofam, wiadomo, że to było już lat temu. Właśnie próbuję liczyć 15 lat prawie temu. Jak miałem 15 lat. No i jak sobie próbuję przypomnieć siebie z tamtego czasu, to nie miałem aż takich rozkmin. Po prostu co się działo, to się działo. I ten 15-latek opowiadający o miłości w sposób wyjątkowy, skąd w ogóle to się wszystko u ciebie wzięło? Czy ty byłeś tak dojrzały w wieku 15 lat, że postanowiłeś pisać takie piosenki? Wydaje mi się, że nie było aż tylu rozterek i nie było aż tylu powodów, żeby pisać te piosenki. Ale bardziej to wynika z tego, z mojej osobowości, też trochę z introwertyzmu i z tego, że ciężko mi mówić o emocjach i wolę po prostu napisać piosenkę. Łatwiej mi w ten sposób się wyrażać i bardzo dużo myślę i analizuję różnych rzeczy. Też obserwuję rzeczywistość, obserwuję innych ludzi, ich relacje, wyciągam z tego różne wnioski. I tak powstają właśnie, tak powstały te piosenki na ten album. Mhm. I możesz powiedzieć, że to jest, że coś się kończy, coś się zaczyna tym albumem? Myślę, że każde takie spięcie jakiegoś okresu twórczości w album to jest jakiś nowy początek. Mhm. A pamiętam, jak kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz chyba 2 lata temu, czy tam półtora roku temu, miałem wrażenie, że jesteś bardziej taki skryty, zamknięty, a dzisiaj widzę chłopaka, który się bardzo dużo uśmiecha. Czy to ten album? No właśnie, widzę tutaj bardzo dużo uśmiechu i nie mogę się po prostu na to napatrzeć, bo zawsze byłeś taki spokojny, opanowany. Cieszę się, że w końcu się to wydarzyło. Cóż mogę dodać? Jestem bardzo podekscytowany tym, co nadejdzie trasą koncertową.
i że mam słuchaczy, że ludzie chcą mnie słuchać i proszą o więcej materiału, jest to tylko dla mnie motywacja do tego, żeby działać dalej. I to jest ten punkt do wszystkich. Proszę już mu nie zarzucać, że to jest smutny chłopak. To jest naprawdę wesoły chłopak. Zobaczcie. No, biorąc pod uwagę ten album, to rzeczywiście ten wizerunek takiego smutnego chłopca, myślę, że został przełamany tym właśnie albumem. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze uważam, że jak to w życiu, warto dokonywać zmian i... No, czekać na drugi album, gdzie będzie smutny chłopiec. Smutny chłopiec. Tak. No, zobaczymy. Na razie tak. jest radość Central Park. No właśnie, Central Park. Trochę ostatnio, jakby na przestrzeni tygodnia, właściwie ten sam dzień, kiedy Daria Zawiało wypuściła swoją płytę Dziewczyna Pop, który jest jakby zainspirowany Ameryką. U ciebie też sama nazwa wskazuje, no wiadomo, z czym to się kojarzy. Czy to gdzieś jest też taka droga, w którą ty chcesz iść? Czy Ameryka cię inspiruje? Czy to jest jakieś twoje niespełnione marzenie? Czy wręcz byłeś już tam i chciałbyś tam wrócić? Nigdy jeszcze mnie tam nie było. Okay. Postanowiłem sobie, że po premierze płyty na pewno odwiedzę to miejsce. Wypadałoby przynajmniej. Oczywiście, że interesowałem się kulturą amerykańską. Też studiowałem to był bardzo krótki epizod, ale studiowałem amerykanistykę przez chwilę. I zawsze jakoś, czy to przez muzykę, czy filmy, czy teledyski, zawsze jakoś absorbowałem tą amerykańską kulturę. Ale Central Park, nie powiedziałbym, że to jest dosłownie, dokładnie punkt na mapie Nowego Jorku. Ja bardziej to potraktowałem jako takie miejsce, trochę jest to symbol mojego generalnie procesu twórczego i takiego odpoczynku, tak jak na mapie miasta jest ta zieleń, do której się przychodzi odpocząć i wziąć głęboki oddech, to ja traktuję właśnie tak pisanie moich piosenek i stwierdziłem, że Central Park będzie super tytułem właśnie i podkreśli tą dwuznaczność tego tytułu. No właśnie i ten tytuł też jest taki trochę haczący odbiorcę Central Park. Tak. Wiesz. Ale ja to właśnie traktuję jako taką, mówię, taką swoją azyl, oazę spokoju, miejsce, w którym czuję się bezpiecznie. A powiedz mi, a to już jakby mówiąc o twoim debiucie, chociaż ten album nie jest twoim debiutem, bo już zadebiutowałeś wcześniej z singlami, mówimy tutaj o debiutanckim albumie. Czy jest coś, co cię stresuje, kiedy to idzie w parze z tą premierą płyty, z tym twoim takim oficjalnym debiutem? Nie powiedziałbym, że mnie stresuje, ale jest ten właśnie dreszczyk ekscytacji i taka niepewność, która też jest kolejnym kawałkiem na albumie, niepewność tego, jak odbiorą ludzie, jaka będzie reakcja publiczności, bo nigdy nie jestem w stanie tego przewidzieć, co udowodnił chociażby singiel Czekam na znak, który myślałem, że nie odniesie żadnego sukcesu i byłem przeciwnikiem w ogóle tego pomysłu, żeby to był singiel promujący Central Park. Więc to jest nieprzewidywalne i myślę, że ten lęk zawsze przed premierą musi się pojawić. Mhm. Jest to naturalne. Mówisz o takiej niepewności i mówi to osoba, która ma wielki hit na swoim koncie, Czekam na znaki. Patrzyłem wczoraj na YouTube, tam było 8,5 miliona wyświetleń. Samoloty, tam blisko 400 tysięcy wyświetleń. Piosenka Bez, piosenka Koniec, która też nie była tak popularna, ale powiedziałeś wcześniej, że się od tego zaczęło. Więc jakby mam wrażenie, że to wszystko u ciebie już się zdarzyło. Że ty już masz ten taki szczyt i czy ty teraz idziesz znowu po ten szczyt? Na pewno tego tak nie kalkuluję. Akurat o tej niepewności napisałem piosenkę, która została się singlem. Tutaj siódmy no, utwór. Niepewność. Teledysk tak, powstał, tak. Świeży teledysk. Napisałem właśnie o tym numer, że warto czasami zaryzykować i wyjść z tej swojej nieśmiałości, która powiedziałbym, że doskwierała mi szczególnie wcześniej. Teraz już próbuję jej unikać w swoim życiu. Ale jeśli chodzi o właśnie takie myślenie o tym, czy osiągnę ten szczyt, czy nie, czy napiszę kolejną piosenkę, która będzie tak popularna, jak Czekam na znak, nie myślę na pewno o tym. Staram się po prostu o tym nie myśleć.
Pamiętam, jak zagrałeś na, podczas koncertu piosenka premiera, piosenka Czekam na znak przy pianinie. I ją czułem tak, że to będzie taki wielki hit. Wtedy to się dopiero, to było zaraz po premierze. Tak, ale wtedy to jeszcze w ogóle nie było wiadomo, że to będzie, że to się wydarzy. A ja pamiętam, że my chyba rozmawialiśmy, mówię, kurde, to będzie naprawdę coś wyjątkowego na przestrzeni najbliższych miesięcy. No i stało się. Czy po prostu... Czekam na znak, to jakby była to taka twoja trochę furtka i taki stempel do tego, że no, ja potrafię. Zdecydowanie. A powiedz mi, trafiłeś na podczas swojej jakby kariery, na swojej drodze osobę, która w ciebie tak bardzo uwierzyła i dzięki niej możesz powiedzieć, że to wszystko się, co teraz dzieje, to się właśnie dzieje? Myślę, że powiedziałbym, że to są rodzice, którzy zawsze mnie wspierali i zawsze pozwalali mi iść swoją drogą. Nieważne jak szalona by ona nie była i zawsze dawali mi tą szansę, żeby pokazać siebie, żeby pokazać światu moją muzykę i myślę, że dzięki nim jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mhm. A przez te 5 lat, kiedy to wszystko się tworzyło, miałeś jakiś moment zwątpienia, że stwierdziłeś, że może pójdę właśnie inną drogą? Czy cały czas to było? Wiele razy. Ja też, wydaje mi się, że pisząc ten pierwszy kawałek, czyli Koniec, w ogóle nie przewidywałem tego, że za 5 lat wydam album, na którym pojawi się ten utwór Koniec. To po prostu była jakaś potrzeba pokazania cząstki siebie światu i nie wybiegałem aż tak w przyszłość w tamtym momencie. Mhm. I co, i Koniec, jak oceniasz wtedy, jak on został przyjęty? Bardzo pozytywnie, mimo że zwlekałem, bo pamiętam, że czekałem kilka miesięcy zanim go wydałem i zanim pokazałem go światu. I dzięki tej reakcji, dzięki temu, że ludzie prosili o kolejne kawałki i pytali się, kiedy coś nowego się ukaże, ja stwierdziłem, że w takim razie trochę narzucili mi tą presję, żeby pokazać też inne barwy i żeby iść dalej tą drogą. Mhm. Powiedziałeś o rodzicach, a jaka rola jest Igora Herbuta w tym, co robisz? Igor zawsze oferuje mi też wsparcie i też jestem mu bardzo wdzięczny za to, że zabrał mnie na trasę koncertową Lemon akustycznie, gdzie mogłem zagrać supporty w kilku miastach w Polsce, tak naprawdę na największych salach i było to dla mnie wielkie wyróżnienie. I też cenna lekcja tego, jak wygląda trasa, jak to wszystko wygląda od kuchni. I myślę, że coś, co zapamiętam już na zawsze i kiedy teraz będę wyruszał w swoją pierwszą trasę koncertową, to na pewno całe to doświadczenie przekuję w swoje koncerty. Więc jestem mu wdzięczny za to, że pozwolił mi pokazać się na jego trasie i po raz pierwszy zobaczyć, jak to jest. Mhm. A czy jest jakiś element Igora na tej płycie? Coś jest? Element Igora? Mhm. Tu muszę powiedzieć ciekawostkę, że Igor tak naprawdę zaproponował, miał dużo pomysłów na temat oprawy graficznej okładki. Mhm. Prawda, cała poligrafia i oprawa została wykonana przez Mariusza Mrotka. Ale rzeczywiście dał tutaj dużo pomysłów na temat, gdzie generalnie ma zostać, jak umieszczone. I pamiętam, że wysłał taki pierwszy szkic, jak wygląda ta czcionka, którą on stworzył w jakimś programie. Mhm. I uczestniczył na każdym kroku tego procesu powstawania albumu. Mhm. Też pomógł mi dotrzeć do Pauliny Przybysz bez jego pomocy. Możliwe, że nie udałoby mi się jej tutaj ściągnąć, dlatego pomógł mi. Mhm. Super, to jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest ten taki support i to, że trafiłeś też na takiego człowieka, który też jasno powiedział, że bardzo w ciebie wierzy. I to też było fajne. A koncert, o którym powiedziałeś, ja byłem podczas występu Scena Relax to było i w ogóle przepiękna była ta scenografia. Ty grałeś sobie na te stare pianino, które było po prostu... To było takie... To było magiczne. Ja muszę zdradzić, że chciałbym właśnie to drewno podkraść z salki Lemona i zabrać je na swoją trasę. No. To też szykuję.
trochę właśnie mnie w wersji solo, nie tylko z bandem, dlatego chciałbym, bo to naprawdę daje dużo klimat i bardzo pasuje do parku Central Park. Mhm. Ale tak, kiedy ty jesteś przy pianinie, to faktycznie tak wszystko się gdzieś zatrzymuje. I pamiętam reakcję ludzi, jak to był koncert siedzący, jak dzieli, kiedy ty grałeś chyba 30 minut. Zagrałeś. Były dwa w ogóle, to był Tak. Ja byłem na tym chyba drugim. No i właśnie pamiętam te reakcje, które się pojawiły, bo na pewno ci ludzie ciebie nie znali, bo sposób, w jaki oni reagowali, to wskazywało tylko na to, że to był ten pierwszy raz. I tam było tylko tak. Wow, co za chłopak. Kto to jest? A ja tam, wiesz, siedzę i tylko słyszę i od razu mówię, Ignacy. więc tak, że faktycznie taka magiczność. I cieszę się, że powiedziałeś to, że będziesz to kontynuował na swojej trasie. Tak, zależało mi na tym. Bo to jest takie charakterystyczne, takie szczegółowe, takie... brakuje mi teraz słowa, ale takie sensualne, takie też delikatne, takie pokazujące swoją całkowitą wrażliwość, odsłaniającą ciebie. I to mi bardzo pasuje do tego. Ale też to były moje początki. Ja zaczynałem jako chłopak przy pianinie w moim rodzinnym domu. Tam powstała pierwsza kompozycja. W ogóle pierwsze kompozycje powstawały wyłącznie na moim pianinie. I pierwsze koncerty zagrałem solo. Więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł od tego pianina się odkleić. Czy ty masz jakiś sposób, czy to jest coś takiego, co możesz uznać jako sposób na pisanie takich radiowych hitów? Sposobu, tak jak można się domyślić, nie ma. No to jest loteria tak naprawdę. I wchodząc do studia nigdy nie myślałem o tym, żeby napisać radiowy przebój. Myślę, że zwariowałbym wtedy i wątpię, że coś produktywnego wyszłoby wchodząc do studia z takim nastawieniem. No tak, ale struktura na przykład utworu, czekam na znak, samoloty, czy też utwory koniec, jedosyt z Alią, czy bez i roślinki, no to jakby jest zupełnie inna. Zupełnie inna struktura utworu, tutaj bardziej balady, melancholia, tutaj bardziej to. Więc takie pytanie, czy kiedy pisałeś utwór, załóżmy samoloty, czy gdzieś tam było jakieś to myślenie w kategorii, to może być dobry singiel, może pójść dalej, że na przykład ta melodyjność, używanie zwrotów, czy jakby jest to jakiś taki sposób, o którym można mówić, że to jest jakiś taki zabieg na hit? Znaczy, myślę, że to wychodzi trochę jedno z drugiego, bo gdy wchodzę do studia i w naturalny sposób przychodzi mi jakaś zwrotka i słyszę, że jest ona popowa, powiedzmy, to wtedy w naturalny sposób w głowie pojawia mi się ten taki klasyczny schemat zwrotka, refren, zwrotka, bridge, refren. A kiedy pojawiają się, nie wiem, nie chcę mówić bardziej alternatywne pomysły na piosenkę, ale na przykład jestem zainspirowany jakimś konkretnym brzmieniem, które otwiera mi głowę trochę w innym kierunku. Wtedy jakoś nie zależy mi aż tak na tej formie, ale tak jak powiedziałem, to wszystko wychodzi w taki bardzo organiczny sposób, którego myślę, że nawet nie mam kontroli nad tym, jak to przebiega. Mhm, ale twoje też utwory na płycie trwają do 3 minut. Tam jeden utwór jest, który przekracza, że tam to też jest taki idealny może filtr tego, że ten utwór może być przebojem radiowym, że gdzieś tam te krótkie utwory gdzieś bardzo dobrze wpisują się w ten schemat wyboru radiowego, utworu, który pójdzie do radia, nie? Że gdzieś tam to wszystko się łączy. Ale właśnie chciałem też poruszyć bardzo ważną kwestię, która wychodzi, kiedy słucha się twojego albumu, to, że on jest tak bardzo podzielony na taką osobowość Ignacego, taką wrażliwość Ignacego, wspomniane utwór Czekam na znak, samoloty, ale te takie pokazujące takiego chłopaka, o którym tutaj rozmawialiśmy, który był od 15 roku życia i gdzieś tam wszystko to mi się wpisuje, czyli te utwory Niedosyt, Bez, Roślinki, koniec oczywiście też, ale na przykład ten utwór z Zalią. Jeżeli gdzieś tam ta wrażliwość wypływa na pierwszy plan, że tam ta warstwa tekstowa tak świetnie wypływa, taka ta zabawa słowem, czy te właśnie wspomniane roślinki z Pauliną Przybysz. To jakoś tak się buduje mi takiego chłopaka,
który jest taki spokojny, taki sentymentalny. A tutaj też te utwory, samoloty, Czekam na znak, takie bardziej szalone, bardziej idące w tą strefę takiego otwarcia. No i powiedz mi, czy tym albumem celowo nie chciałeś się zaszufladkować? I to tutaj znów wrócę do tego, że akurat Niedosyt powstał i Bez to są najświeższe utwory, Żylinki tak samo. Czyli to jest kwestia po prostu tego dorastania i zmieniania trochę preferencji muzycznych. Też miałem, pamiętam na początku, kiedy tworzyłem utwory, to wtedy jakoś nie zwracałem aż takiej uwagi na tekst, jak zwracam teraz. Po prostu zmieniły mi się trochę priorytety i sposób, jaki tworzę muzykę. Ale tak jak powiedziałem, to jest ciągle, to jest ta zmienna, której trochę nie kontroluję. I ciężko mi jest przewidzieć, jak będą wyglądały moje utwory za rok, albo powiedzmy na drugim, potencjalnie drugim albumie. No ale powiedziałeś właśnie, że te utwory Roślinki Bez to są najświeższe utwory. I jakby tutaj już widać tego chłopaka, o którym wspomniałem właśnie przed chwilą, że czuć tego nostalgicznego, sentymentalnego, takiego delikatnego. Czy to znaczy, że gdzieś trochę zmieniłeś taktykę w pisaniu, że jakby Dziwisz pozwalasz się. Sobie popłynąć? Tak, to jest 5 lat tworzenia, więc to byłoby dziwne, gdybym ciągle był tak jakby na tym samym poziomie i nic bym nie zmieniał i ciągle bym próbował iść tą samą drogą, tworząc jakiś utwór. Więc wiadomo, że to ewoluuje, to jest naturalne. Który utwór dziś, kiedy tu siedzimy, jest ci najbliższy z tej płyty? W zasadzie w każdym wywiadzie chyba mówię inny numer, ale nie, na ten moment powiedziałbym, że Central Park. Central Park. Dziwo, tak. Okay. Tytułowy utwór. Tytułowy. I też jeden z świeższych? Tak, ostatnio go słuchałem. Tak, jeden z tych świeższych. Okay. Jeden z tych świeższych, słuchałem go dzisiaj i bardzo go lubię. I różni się od innych, jest dosyć subtelny, powiedziałbym, i delikatny jak na tytułowy utwór. I tak, bardzo go lubię. Ale też duety są dla mnie bardzo specjalnymi utworami. Moje pierwsze duety, więc... Na pewno to długo zapamiętasz. Tym bardziej, że to jest utwór z Zalią i z Pauliną Przybysz, więc no, duet marzenia. To już ci się udało. Czy rozumiem, że Central Park to będzie piosenka, która będzie singlem? Nie. Nie. Właśnie nie. No powiedziałem, że, że mimo tego, że no tak, po pierwsze to się wszystko ciągle zmienia, to jednak teraz promuję Niepewność, który jest świeży klip, który tyle co wyszedł. Zobaczymy. Może jeszcze coś mi się przestawi. Może stwierdzę, że jednak Central Park. Pojedziesz do Nowego Jorku, tak, nagrasz tam klip. I może jeszcze zrobimy z tego singiel. To by było. A czy mógłbyś w takim razie, odnośnie tego pytania o szufladkowaniu, czy ty byś powiedział, że ten album jest popowy? Teraz też ciężko chyba powiedzieć, co to jest ten pop cały. Bo tak naprawdę, oczywiście, że tak. Uważam, że tak naprawdę większość albumów wywodzi się, no to praktycznie każdy album wywodzi się z tego popu i nie jesteśmy w stanie go uniknąć i nie uważam tego za jakby pejoratywne określenie, że album jest popowy. To jest super. Tak, uważam, że... Czyli dobry album popowy. Tak, plus też uważam, że pop jest na tyle eklektyczny, że mieszczą się w nim naprawdę różne gatunki i jest to bardzo różnorodny świat. Mhm. Czyli ktoś, kto lubi pop, ktoś, kto lubi alternatywę, ktoś, kto lubi pop rock, to odnajdzie coś dla siebie? Oczywiście, mam nadzieję, że każdy coś dla siebie odnajdzie. Mhm. A powiedz mi, bo mówi się już o tym, kiedy będą nominacje do Fryderyków, mówi się o tym debiucie, mówi się o tobie. Czy ty, tak możesz powiedzieć, to dla ciebie jest tym debiutem? W sensie, kto jest dla ciebie największą konkurencją? Konkurencją? Konkurencją. Pierwszy raz takie pytanie. W sensie, że czy ty też, bo zakładam, że słuchasz polskiej muzyki, że jednak jesteś... Śledzę. Śledzisz, tak, że śledzisz, no, to, tak, co się no, dzieje. Wiem, co się dzieje. Z pewnością gdzieś tam
przytrafiały ci się nazwiska, nie będę tutaj wymieniać, żeby ci nie podpowiadać, ale czy masz kogoś takiego, kto jest dla ciebie debiutem tego roku wśród polskich artystów? Że ktoś, kto cię w tym roku bardzo, bardzo poruszył i jakoś tak sprawił takie wrażenie i dał taki ci efekt wow. Jest wielu takich artystów i tak jak powiedziałem, śledzę i nowości, i to, co się dzieje. Ciężko stwierdzić, kto debiutował w tym roku tak naprawdę, bo czasami nie wszyscy wydali swoje albumy i też ciężko powiedzieć, czy ten album... Ostatnio na przykład Dominika Płonka. Bardzo lubię. Magma na przykład jej utwór ostatni. W ogóle słucham ostatnio jej muzyki. Ale na pewno nie powiedział, że to jest konkurencja. Wiesz, konkurencja z przymrużeniem oka może być, ale mimo wszystko gdzieś tam... Ale tak, bardzo lubię muzykę. Zalian to nie jest debiutant. Miała nominację za 2022 rok. Tak, miała nominację. 2022? 2020, tak, drugi, bo wydała swój album debiutancki w 2022. Miałem przyjemność prowadzić premierę tego albumu. Bardzo dobrze też Zalię wspominam. Jaki jest plan na twoją trasę koncertową? Wyjątkowi goście, 7 miast, 7 miast, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Szczecin. Ruszamy 17 listopada. Tak jak już dzisiaj powiedziałem, będzie na pewno, będzie można mnie usłyszeć w tej, nie będę używać słowa solo. Jaj Pianino. Tak, jaj Pianino wersji, ale też zabieram cały swój band. Będzie dużo zieleni, to mogę zdradzić. Roślinki będą. Mam nadzieję, że tak, poczujemy się jak w parku, że i będzie to bezpieczne miejsce dla wszystkich słuchaczy. Dużo niespodzianek. Na pewno też pojawią się utwory, których nie możemy tutaj znaleźć na płycie, ale ukazały się albo się jeszcze nie ukazały, dlatego zapraszam wszystkich. Każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. A czy to jest wyzwanie zagrać taki długi koncert, taki już swój solowy koncert? Ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie zagrałem. No właśnie, ale, ale próby już trwają. Ale czy to właśnie się wiąże z taką jakąś presją? Czy to wręcz to jest takie, że wyczekany moment, kiedy już płyta powstała i to jest ten już ten moment, kiedy to jest prawdziwy test dla twojej twórczości? Bardziej chyba mam obawę, że nikt nie przyjdzie na koncert, ale to jest naturalne chyba przed pierwszą trasą koncertową, bo jednak nie ma się aż takiego kontaktu z tym fanem. No rzeczywiście grałem w lecie sporo festiwali i spotykałem tam swoich odbiorców, ale to jednak jest taki mój koncert i ktoś musi już zapłacić i przyjść konkretnie, posłuchać mojej muzyki, dlatego jest to na pewno sprawdzian i jest duża ekscytacja, tak jak powiedziałem, jest też lęk, ale bardziej, tak jak szczerze, taki, że po prostu nie wiem, czy ktoś przyjdzie. A możesz powiedzieć, że masz już takich swoich wiernych fanów, takich, że już do ciebie piszą, że tworzy się jakaś taka gwardia Ignacego? Tak, oczywiście. I myślę, że to właśnie dzięki nim dalej robię to, co robię. Jacy są twoi fani? Moi fani... Na pewno tutaj przyjdą i obejrzą tą rozmowę. Moi fani są wspierający. Wspierający... Jakieś grupy są? Tak, bardzo szybko reagują generalnie na wszystkie moje posty, wywiady, więc tak jak powiedziałeś, na pewno to zagoszczą. I wiem, że mnie słuchają, widzę to po statystykach, po playlistach, że czasami rzeczywiście są w stanie posłuchać wiele razy dziennie jednej piosenki. Więc samo szczęście mieć takich ludzi wokół siebie. Czyli to po prostu jak już ktoś cię posłuchał, to jak już wpadł w twoje muzyczne sidła i wir, to już po prostu został na długo. I tak bym podsumował tę płytę, że po prostu jak już posłuchasz jednego utworu, wejdziesz w ten świat, to po prostu zostaniesz na długo. Dziękuję. I na te koncerty warto pójść. Dziękuję ci, Ignacy. Gratuluję świetnej płyty i gratuluję debiutu. Zapraszam na koncerty. Będę w pierwszym rzędzie. Super, nie mogę się Gratuluję. Dziękuję.